Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zgodnie z waszą prośbą zaczynamy Back to School. Od czego? Od makijażu do szkoły. Tutaj pokażę wam taką bardziej wypasioną wersję. Aha, oczywiście pamiętajcie o nawilżeniu. Na początku ja używam kremu z Ibostinu i balsamu do ust z Kielce, a następnie nakładam już bazę. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o makijaż do szkoły, to po prostu wy się macie czuć w tym dobrze, dlatego ja wam tutaj pokazuję taką rozbudowaną wersję, kiedy ja mam najwięcej czasu. Zaczynam od bazy. Mi chodzi o to, żeby ten makijaż był trwały i utrzymał mi się w jednym miejscu. Następnie przechodzę do takich kolorowych korektorów, które według mnie są niedoceniane, a ja do szkoły chcę nakładać jak najmniej, ale żeby uzyskać jak najlepsze efekty, ale ten makijaż, który wam tutaj pokazuję, jest taką wypasioną wersją, którą wykonuję po prostu, kiedy mam najwięcej czasu i tutaj dowolny krok możecie sobie pomijać. Zaczynam od takiego fioletowego korektora, który rozjaśni mi okolice pod oczami, a następnie zielony nakładam na wszelkie zaczerwienienia, aby je zneutralizować i nie musieć nakładać dużej ilości podkładu czy korektora w następnych krokach. A mówiąc o podkładach, wybieram podkłady Hello Happy z Benefitu. Aktualnie mój odcień to najciemniejsza szóstka, ale mieszam sobie z małą ilością dwójeczki, żeby troszeczkę jednego rozjaśnić, nie był taki pomarańczowy, chociaż tak mi się wydaje, że powinien być trochę ciemniejszy, bo tak jak widzicie, no ciało mam teraz bardzo, ale to bardzo opalone, ale mam kilka kolorów, także bardzo, bardzo lubię ten podkład. Ja lubię podkłady lekkie, niezbyt kryjące, takie o średnim kryciu, lekkim, żeby mi nie zakrywały piegów, ale wszelkie zaczerwienienia czy wypryski były zakryte. Całość stempluję sobie gąbeczką i dokładnie wszystko nie rozcieram, a wklepuję, bo dzięki temu uzyskuję najlepsze krycie, a całość najlepiej stapia mi się ze skórą. Ja podkładu nie używam codziennie, właściwie najbardziej do szkoły lubię używać tylko produktów do brwi oraz oczu i ewentualnie coś na usta, jeżeli chodzi o twarz, to tutaj zależy, ale tak jak wam powiedziałam, w tym filmie pokazuję wam taką pełną wersję, ale mówię, tu wszystko możecie sobie dostosowywać pod siebie, to jest oczywiście tylko propozycja. Następnie z tej samej palety używam sobie najjaśniejszego korektora pod oczy i tego delikatnie ciemniejszego w kolorze mojej skóry na wszelkie jeszcze niedoskonałości, których nie zakrył mi podkład. Następnie przechodzę do pudru. Tutaj mój ulubiony puder to niestety bardzo droga Laura Mercier, ale jest to najlepszy puder, który nie robi flashbacku, czyli nie zostawia takich białych plam nawet na zdjęciach i po prostu genialnie utrzymuje mi cały makijaż. Nie znam lepszego pudru, testuję wiele. Lubię też wiele innych pudrów, ale ten jest niezawodny i ten zawsze wam będę najbardziej polecać i go również wklepuję gąbeczką. Najpierw troszeczkę grubszą warstwą pod oczami oraz w zmarszczkach nosowo-wargowych, gdzie zbiera mi się podkład, a na resztę twarzy wklepuję już tak mniej precyzyjnie gąbeczką i dzięki temu też całość trzyma mi się lepiej niż jakbym omiotła twarz pędzlem. Ja po prostu wszystko wtłaczam w tą cerę, dzięki czemu te kosmetyki, które na twarz nakładam, są jakby moją taką drugą skórą. Dalej przechodzę do bronzera. Jeden z moich ulubionych to The Balm Bahama Mama. I używam takiego pędzla, to jest Hakuroha 21 chyba, który jest taki bardzo, bardzo rozproszony i nim sobie nie zrobicie plamy, ale delikatnie podkreślicie policzki. Ja zawsze lubię mieć bronzer na twarzy, bo wiecie, też rano często jak zasypiam, jestem niewyspana, to puchnie mi twarz, więc fajnie to wykonturować. A następnie róż. Ja róży ogólnie nie lubię, ale do szkoły dodają one w małej ilości super świeżości mojej cerze, dlatego to jest mój taki trik, żeby wyglądać świeżo i nawyspaną, to dodać, patrzcie, odrobinę różu. Tego praktycznie w ogóle nie widać, a robi to naprawdę różnicę. A następnie rozświetlacz. Również bardzo ożywia i odmładza cerę, sprawia, że cała twarz jest taka bardzo, bardzo świeża. Używam mojego ulubieńca, który kosztuje, uwaga, 10-12 zł, czyli Lovely Gold Highlighter. Nakładam go pędzlem z Hulu na kości jarzmowe, a następnie mgiełka utrwalająca. Ja i bazę, i mgiełek używam codziennie, bo po prostu dzięki temu mój makijaż trzyma się cały dzień bez zarzutów. Nieważne, czy na przykład przysypiam na lekcji i opieram rękę na twarzy. Jeżeli chodzi o brwi, to zaczynam od zaczesania włosków do góry, a następnie używam pomady tej samej, co zwykle, z Benefitu. Najpierw rysuję sobie dolną linię, potem górną i wypełniam środek i jeszcze rozczesuję ten początek, żeby był on delikatny. Tak jak wam powiedziałam, mój clue do dobrego wyglądu w szkole, wcale nie trzeba nakładać dużo kosmetyków. Po pierwsze brwi, oczy i ewentualnie coś na usta. Twarz zawsze jest dla mnie drugorzędową sprawą i tak jak wam powiedziałam, nie maluję jej codziennie. Ale tutaj pokazuję wam taką propozycję całego makijażu, bo na taki też czasem mam ochotę, albo na tyle mam czasu. Mówię, zazwyczaj to, jaki mam makijaż w szkole, zależy od tego, jak późno wstanę. No cóż, jestem śpiochem trochę.
Następnie brwi delikatnie utrwalam sobie żelem z Vivo i możemy przejść do oczu. Najpierw rozcieram palcami korektor, który gdzieś tam się na powiekach zebrał, a następnie używam mojego pędzelka i tego samego rozświetlacza pod łuk brwiowy delikatnie i w większej ilości wewnętrzny kącik. To też jest taki trik, który świetnie mi się sprawdza. Ja na co dzień nie mam czasu na cienie, a rozświetlacz tu, rozświetlacz tam i od razu się czuję pewniej. Następnie nakładam czarną kredkę na linię wodną. Zobaczcie, jaką różnicę to robi. Bardzo to zagęszcza rzęsy, nie zawsze mam właśnie ochotę i czas przede wszystkim na robienie kresek, a to robi naprawdę ogromną różnicę. Ale jeżeli ten czas posiadam, no to decyduję się na zrobienie delikatnych kresek eyelinerem. Nie zawsze z jaskółką, ale czasami lubię taką mini zrobić, która delikatnie tak wyciąga oko, sprawia, że ma ono bardziej koci kształt i po prostu wyglądamy, jakbyśmy spędziły nad sobą, nie wiem, z 2 godziny, a tak naprawdę cały ten makijaż zajmuje mi 15 minut. Czasami uwinę się nawet z kreskami w 15 minut, wiecie, no to też zależy od dnia, jak bardzo roztrzepana czy zaspana jestem. Dalej przechodzimy do maskary. Tak jak wiecie, jest to mój ulubiony tusz. Powtarzam po raz kolejny, ja skupiam się na brwiach i oczach, dlatego najpierw sobie podkręcam rzęsy, tuszuję jedną warstwę, robię usta i tuszuję drugą warstwę. Dzięki temu moje rzęsy są podkręcone i bardzo wyraźne cały dzień. I nawet w dniach, kiedy nie mam kresek na oczach, to nie giną one na mojej zespanej twarzy. Zwłaszcza fajnie właśnie podkręcić według mnie rzęsy, bo kiedy rano jesteśmy zespani, mamy jeszcze takie małe, sklejone oczka, to fajnie to otwiera też spojrzenie. Jeżeli chodzi o usta, ja zawsze do szkoły wybieram Nude. Przygotowuję aktualnie dla Was film na temat moich ulubionych produktów do ust, także czekajcie na taki odcinek, jeżeli chodzi o Back to School, ale dzisiaj zdecydowałam się na błyszczyk. Dodaję jeszcze troszeczkę tuszu na rzęsy i makijaż jest gotowy. Mam nadzieję, że ta propozycja Wam się przydała, podpatrzyliście jakieś techniki czy kosmetyki. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, do zobaczenia w kolejnym odcinku Back to School. Pa, pa!